witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i tak właśnie wygląda wnętrze Cargo Boba w GTA 5, a tak właściwie GTA Online, w tym konkretnym przypadku, w trybie FPP. Ja nie wierzę, nawet ruchy drążka wzorowane, no kurczę. To co on teraz robi drążkiem, to co ja robię gałką w tym momencie. Gałką na padzie, oczywiście. Nie, dobra, gdzie lecimy Cargo Bobem? Może na kolejną akcję, albo w sumie... W sumie można wyskoczyć. I spadochron. Mam nadzieję, że się otworzył. Kurde, czemu tęczowy miał być czarny? Ale dobra, moment. Ten się jakoś odczepiało. Ale w sumie, czy to ważne? Słyszeliście tą eksplozję? Gdzie to było? Shit. Ej, dobra, a może zanim po prostu wyląduje, to od razu do akcji. Im więcej zarobię, tym szybciej będę miał Entity. Kurczę, żeby to się nie okazało znowu jakieś tandetne bieganie po lotnisku Trevora, no nie. I też żeby ludzi było trochę więcej, bym się nie obraził. Więcej ludzi, większa zabawa. W sumie chciałbym trafić na serwer, też jest na serwer, na akcję, gdzie jest 30 osób na serwerze i tyle. 15 na 15 i pełna naparzana, na przykład w jakiś wielki team deathmatch. O shit. Było 9000 za kogoś. Ja tam i tak więcej zarobię na jakiejś dobrej akcji. Jeżeli to będzie misja, albo wygram deathmatch, albo wygram wyścig, albo cokolwiek. Orzeł na legalu, dzień jak co dzień między siedzibami FIB i IAA w centrum Los Santos. Dwie drużyny zaczynają się naparzać bez żadnego powodu w cieniu srebrnego posągu orła. Dobra, pięknie. Drużynowy. No to musisz poczekać na jeszcze jednego, bo ten na zawołanie to nie wiem, czy w końcu dołączy. No ale kurczę, no 10 sekund do startu. No, ale FPP. Choć dużo zaproszonych osób, nie wiem czy nie przedłuży przypadkiem czasu. Nie przedłużył, więc zaraz pewnie startujemy, no właśnie. Dwóch na dwóch, mam nadzieję, że mnie sparuje z tym gościem, który ma 132 rangę. Będzie mi trochę łatwiej strzelać w FPP. Z kim jestem? No nie, niestety nie z nim. Salucik. Kupujemy kamizelkę. Jo, jestem gotowy, powiedzmy. Koleś w takich spodenkach chcesz strzelać do innych ludzi i pozwalać, żeby oni do ciebie strzelali? Ała. No ale dobra, każdy ma swój własny gust. Nie będę nikomu narzucał, co jest fajne, a co nie. Przecież ja wbiegam w gangu i w kamizelce. Więc co nie jest wcale najlepszym połączeniem. Najbardziej stylowym, no ale garniak stylowy, to trzeba już przyznać. Dobra, szybko, jakieś bronie, cokolwiek. Tutaj coś widzę. Jakiś pistolet. A, Uzi. Dobra, już lepiej. Mało naboi. Coś tam jest? Nie tak. O, w ten sposób. Lepiej. No przykraj się tu! Kurde. Dobra. Teraz nie zginąć tak od razu przynajmniej. Kurcze! Milimetry, ale tamten powinien go dobić teraz. No teamwork. No chyba, że sam poleciałem jak Lone Wolf trochę. Ale dobra, im bliżej środka mapy, tym większa szansa na znalezienie jakiejś fajnej broni chyba. Tak mi się wydaje. O shit. Dobra, dwie kulki. No kurde, ta już niepotrzebna. Ach, cały magazynek wykryłem w niego. Cały magazynek. Dobra, wskakuj. Nie, czemu nie chcesz tu wskoczyć? Ja, no nie. On już tu będzie? Za krzakiem? No przecież, kurde. Słabo. Okrutnie słabo. No ale jestem ciekaw, czy... Mogę teraz winę zrzucić na perspektywę? Na to, że patrzę z oczu? No w sumie mógłbym. I chyba właśnie to robię. No ale sam wybrałem. Nie ma co narzekać. Gdzie on jest? No gdzieś przybiegł i uciekł. No kurde, ja się jeszcze zawiesiłem na jakimś pięknie. Dobra, czy tu jest jakieś wejście? No jest, dobra. Za kolumnę. Przytul się, no nie do tego. Kurde, łosiu. No nie wierzę, że go jeszcze nie zabiłem.
No! Szlak, kurde, bez przesady. Ja rozumiem, że tylko pistolek. Pyk, 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 ale ej. No bez kitu, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? A mnie podziurawił, ej, aż pół salta zrobiłem. Pośmiertnie. Ała. Jak tu teraz zadziałać? Coś mam innego? No nie. Fajnie by było podnieść jakąś broń, a broń jest na środku. Szydno była koło mnie, a sobie pobiegłem, no. No tak, no tak, no to się musiało tak skończyć po prostu, no. Ile przegrywamy już? O cholera! 5. No pięknie. To teraz muszę na swoje barki wziąć ciężar zwycięstwa ewentualnego, jeżeli się uda. No lutuj po głowie, no tak, no dobra, no może nie po głowie, ale fajnie, że umarł. Teraz trzyt. Gdzie? Na dole? No teraz, no kurde, najlepszy moment. Tak? No to chyba tylko główka mi wystawała. Myślałem, że byłem zasłonięty praktycznie kompletnie. Dobra, nie wiem, czy taki sprint jest wskazany tutaj, ale ej, fajna rzeźba orła, tak w sumie. No dobra, no taki sprint nie był wskazany. Zdecydowanie. Czy ja tutaj jestem, kurczę, naprawdę koniem pociągowym tej drużyny? Czy tamten koleś niewielu zabił, jeżeli kogokolwiek? Bo na to właśnie wygląda. Nie, dobra, więcej turlania. O, jest i kałach, żeby się tylko udało go podnieść. Dobra. No jest jakaś szansa teraz, że coś się uda ustrzelić. No nie, jednak zupełnie nie, ale mam nadzieję, że kałach przejdzie. No następne życie, tak jest, dobra, ale tylko jeden magazynek. Boże, koleś, oni gdzieś tam są, gdzieś tam są. No ale może bardzo daleko. Ej, faktycznie tam był. Widziałem go. Tylko mój auto aim nie chce złapać. No! Dobra, niewiele w magazynku zostało, ledwie 19 pocisków. Dobra, spokojnie, chill. Coś tu chyba podniosłem? Kompaktowe SMG. Okej, aby co na zamiennik będzie? Gdzie on jest? No już patrzę tylko i czaję, No zostaw ten słupek, ty krecie, no gdzie biegniesz? Tutaj na górę. Dobra, i teraz strajfując. No strzelaj, ty kreci! No widzieliście, co on zrobił. No jak ja nie lubię czegoś takiego, no wciskam spust, a nagle nic z tego nic złego gościu postanawia nie strzelać. Czemu? Cholera tak naprawdę wie, ale tak postanowił i tak właśnie zrobił. Szybko, może się uda podnieść? Jest. No pff, ale się poturlał. Nie no, ciężkie wciry. Nie ma co ukrywać. Dobra, jest 25 pocisków, dobra. Jeden, góra 2 kile. Jak to tam? No dobra. Serio? Z takiej odległości? Aha, ze snajpy. Okej, dobra, to był chyba karabin wyborowy, bo dużo i szybko pociski posyłał. No po mnie, no kurde! Ta perspektywa ma dużo minusów jednak, dużo, no ale imersja większa, no. A większa imersja to lepsza zabawa, ale lepsza zabawa jest jak się wygrywa z kolei, no. Coś za coś. No. No. Teraz delikatny Call of Duty mu z dupy zrobiłem. Dobra, 36, to nie jest tak mało, to jeszcze kogoś można ześrutować kompletnie, no tam jest, no kurde, czemu gdzieś tam w krzaki? No dobra, ale nie Iron Sights, na pewno. Ej, czy on tam stoi? Nie. Nie. Gdzieś tam się kręcą. Ale ja tu się nie mogę tak kręcić po prostu, ani też nie mogę się skradać. Więc do najbliższej broni. Czyli chyba tutaj. Gdzieś. Albo centralnie pode mną, albo jest tu. No nie. Dobra, no to zlekrza po mnie. Nie wiem, z której strony się przykryłeś, łosiu. No wypchnął mnie! Widzieliście.
Jaki niegodziwiec. Ej, gdzie on jest? The fuck? No, przyklej się. A, jednak tam mnie ktoś... Aha. Może uda się trafić. No, no kurde, i ten nagle mnie teraz zaszedł. No nie, nie udźwignę ciężaru ewentualnej wygranej, bo przegram sromotnie. Będzie 25 do może 8 przy dobrych wiatrach? No. Super. Ej, no kurde, no proszę cię. A no nie, to nie ten. To nie ten koleś. No przecież w głowę dostał! No i drugiego też skasował, no mówiłem, tak mówiłem, serio, przy dobrych wiatrach ten wynik będzie do 8. Przy kiepskich będzie do 7. No kurde jak, ile strzałów mam posłać? Ile? Żeby ktoś wreszcie zginął. Ja rozumiem, kumam, to jest tylko pistolet, to nie jest broń na daleki dystans. No dobra, mam Uzi. Dobra, pięknie, ej, jest i do 8, nie wierzę. Ej, gdzie on jest? Dobra, to trzeba go zaskoczyć, żeby on nie zaskoczył mnie. No, mam nadzieję, że tak będzie. Faktycznie, no. Jest pode mną, centralnie. Kurde! Zabił go. No ale cóż, i tak nie podejrzewałem, żebym wytrzymał jeszcze z 20... Nie, ile mieliśmy? 8, tak? No to jeszcze 17 kili bez żadnej śmierci. Ja i koleś, żebyśmy wygrali to. Tyle byśmy musieli zrobić. No to by się raczej nie udało. Dobra. Co teraz? Oczywiście ocenimy dobrze, bo czemu nie dobrze? Ile? 15 razy zginąłem. Au. Ale ból. Nie, chyba w deathmatchach jednak third person perspective. Tak, odświeżmy. Może coś jeszcze z tą ekipą uda się zrobić. Jakiś fajny wyścig może. Ale tam z FPP pojedziemy. Przynajmniej spróbuję. Jak? Szyby i szroty? No pokażcie te szyby i szroty. Chyba, że... Co to? Misja jakaś? Manewry bez broni? Ha. No w sumie cokolwiek będziecie chcieli, ja jestem w stanie zagrać. Więc naprawdę... Aż tak bardzo mi nie zależy na konkretnym jakimś trybie. Choć w sumie jakiś wyścig w FPP bym się nie obraził. Ale ma na wybór z broni 3. Gracze w samolotach walczą o przechwycenie 15 flag rozmieszczonych wokół góry Chiliad. Uzbrojenie jest wyłączone. Aha, takie po prostu latanie i bez żadnego napieprzania do siebie. 77%. Rockstar to zrobił. No nie, no trzody pewnie nie będzie. Mam nadzieję, że koleś wystartuje dosyć szybko. Czyli nie będę musiał wieczność czekać. O, a jeszcze paru pozapraszał. Co prawda mógłby zaproszeń więcej wysłać. To może ktoś by się skusił, co prawda tylko dwa miejsca jeszcze. No ale właśnie, czy latając samolotem FPP? To jest teraz to, że fajnie, że dodali tą perspektywę, to znaczy możliwość wyboru tej perspektywy, ale jednak teraz dylematy. No są plusy i minusy, no. Cholera. Nie, po prostu... Zależy od tego, jak się będę konkretnie czuł. Czy będę się czuł na siłach, żeby patrzeć z oczu superlamy, czy lepiej patrzeć z boku na to, co się będzie działo. Zobaczymy, ale dobra. Czekamy spokojnie do momentu, aż to nie wystartuje. Aha, no i pięknie. Host postanowił sobie odejść. No, więc ja też wychodzę, nie ma opcji, że będę siedział sam. Okej, okay, no właśnie, i pozostaw ten zrzucony spadochron na ziemi. Niech tam leży, serio. Większa stylowa bez niego. Zaraz wejdziemy w ekwipunek i to wyłączymy. Do pełna proszę, w Amination możesz teraz kupować pełen zapas amunicji do dowolnej broni. Po prostu wybierz broń na ścianie i naciśnij kwadrat przy kupnie amunicji, by przełączyć się na zakup maksymalnej ilości. Możesz też od ręki uzupełnić niedobory ołowiu w swoim arsenale w lobby deathmatchu, akcji ostatnia drużyna wygrywa, zdobywania lub misji.
Ale czy tego nie było już wcześniej? Czy to któraś aktualizacja, któryś tam patch nie wprowadził tego jeszcze na poprzedniej generacji? Ale fajnie, że przypominają w każdym bądź razie. Chyba to nie było kwadratem, inaczej. Dla mnie to na pewno nie było kwadratem. Bo wtedy grałem na Xboxie 360, to tam nie ma takiego przycisku. Ale no, kto wie, kto wie. Może to było jakoś inaczej rozwiązane. Tylko mi się teraz myli po prostu. No dobra, to czekamy aż skoczymy do trybu swobodnej rozgrywki. I wchodzimy w ekwipunek, zrzucić ten spadochron, który psuje stylówę. Dokładnie, spadochron. Cholera, no chciałbym, żeby był włączony. Jak, nie mogę już go włączyć? Aha, no dobra, słowo się rzekło. Śmigamy bez spadochronu teraz. Ej, czy to nie jest przypadkiem mój gantlet? To nie jest mój gantlet? Jesteście pewni, że to nie jest mój gantlet? Wygląda jak mój gantlet. Tylko nie przypominam sobie, że miał jakiś napój akurat. No ale dobra, spoko, fajnie, że gość mi go zostawił. No, w sumie to jest wakka. Tam z tyłu. Ej. O mój Boże, piękna piosenka, ale nie mogę zostawić jej niestety. Prawa autorskie zabraniają. Nie, naprawdę świetna piosenka. Kansas. Kansas nazwa zespołu, a nie nazwa piosenki. Nazwa piosenki to Carry On My Wayward Son. Więc jakby co ktoś sobie może sprawdzić na YouTubie. Jeżeli w ogóle ktoś się da wrzucić piosenkę Kansas Carry On My Wayward Son na YouTuba. Bo z tego co wiem, ładnie tam prawa autorskie grały jakąś dużą rolę. No zawsze chciałem sobie posłuchać, to jakoś nigdy nie mogłem znaleźć. Albo była niedostępna w moim kraju ta piosenka, albo po prostu jej nie było. Była zablokowana. No dobra, no to skoro nie mamy już spadochronu, to co pozostaje jeszcze zrobić w tym materiale? Może sprzedajmy jakąś furkę? Może, nie no, gauntleta? Serio? Gauntleta? Można sprzedać? No można sprzedać, ale może coś droższego. O kurde, chyba to będzie droższe. Okej, okay. Więc grzecznie, ładnie, kulturalnie. Ej! Wyprośmy pana z samochodu. Nie wołaj o pomoc, tak nikt ci nie pomoże. Nie, nie, inaczej. Ktoś na pewno by pomógł, ale nie w momencie jak ten samochód kradnie Superlama. Bo oni wiedzą wtedy, że gościu ma granatnik schowany cholera wie gdzie. Prawdopodobnie w dupie. Nie, bo serio, taki arsenał ze sobą nosi, że nie wiem, na 10 toreb chyba. A jakoś żadnej nie widać. Co my tu mamy? Bankomat, salon fryzjerski, sam tatuażu, tuning. Niech ci będzie tuning, choć tak naprawdę sprzedaż samochodu. Okej, okay, delikatnie, spokojnie, nie chcę go rozbić nadmiernie. Przed samą sprzedażą, gdzie się wcinasz, niedzielny kierowco? Co z tego, że masz cały autobus pasażerów, to właśnie powinieneś bardziej uważać jak jeździsz. Zwłaszcza po Los Santos, zwłaszcza po Los Santos. Dobra, delikatnie. No z drogi, kurde, koleś. Aby ten krawężnik był wyższy, ten oddzielający kierunki ruchu. No co? To co byś zrobił, jakbym rozwalił swoją furę? Wiadomo, że bym rozwalił swoją furę, to później ciebie bym rozwalił. No i co? Byłoby ci łyso? No, przez pół sekundy, a później już tylko zgon. Nie, no dobra. Nie rozpiniajmy tego, co by się stało, skoro się nie stało. Ale teraz mam... Dobra, obstawiajmy. Ile dostaniemy za to? Co to jest? Decrease Granger. O cholera, mało, mało. 3000? Ja tego obstawiam, ale kurczę, w ogóle widziałem, że sporo graczy było. Co prawda chyba jeszcze nie 30, ale zaraz naprawdę zbliżę się do telewizora i policzę. No 3400, prawie dobrze trafiłem. $442 mniej. Znaczy więcej dostałem niż strzelałem. Ej, faktycznie, mam przy sobie za dużo peklu. Pekiel trzeba wpłacić. Muszę mieć 300 tysięcy, żeby później wklepać kod na 500 tysięcy i będziemy cieszyć się nowym pojazdem. Wspólnie, a to jeszcze trochę, jeszcze drugi raz tyle muszę zbierać. Trochę to może zająć. Bo cały czas po drodze uzupełniam amunicję i tak dalej, i tak dalej. Ale spokojnie, co się odwlecze, to nie ucieczę, kiedyś tam dotrzemy do tego momentu. Gdzie piechol będzie się woził, NT Team, ale w kolorze ekipy, czyli znowu zielony. Okej, okay. Dobra, samochód sprzedany. No, sianko zarobione, spójrzmy jeszcze na zegarek. No, jeszcze jeden materiał wcisnę dla was. W tym okienku czasowym. Zanim Mikołaj się zorientuje, że gra zniknęła z worka. No dobra.
to żegnam się z wami. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. Nie, może nie róbmy tego. Nie na sam koniec może. Jeszcze policjant mnie rozwali, po co mi to. Ej, to jest fajne. Ej, tu jest jakiś inny gracz. Dobra, czekaj, co? Nie chcę strzelać. No już bym strzelał, bym miał zamiar strzelać. No ej. Ej, no dobra, teraz to już trzeba, no kurde. Bez przesady. Jestem świnią.